Witajcie kochani w Modzie Ekokreatywnej. I dzisiaj jadę nagrywać vloga z moją mamą. Vloga o jej szafie, o second handach. To jest moje autko, jak widzicie, mini. Jest dosyć kolorowe. I z drugiej strony też Wam pokażę. Samochód muzyczny. Właśnie się spakowałam do auta i zaraz wyruszam. Także czekajcie, o tu już są rzeczy, które zabieram ze sobą. Komputer, lampa, torebka. I wyruszam w drogę. Do zobaczenia za chwilę. Już jestem w aucie. Odpalam. Jadę. Mieszkam na odludziu, więc maseczki na razie nie mam. Dopiero jak wyjdę tam, gdzie mieszkają rodzice, to założę. Bo tutaj jest zupełnie pusto. Nie mam sąsiadów w takiej bliskości, żeby ktokolwiek mnie widział albo był w ogóle w zasięgu. Jestem jeszcze na drodze mojej wewnętrznej, wiejskiej. Mogę Wam pokazać, jak to wygląda. Tu jest przepięknie. Las. Tutaj sąsiedzi daleko, daleko. No i dopiero teraz będę wyjeżdżać na drogę główną. No i do zobaczenia już w Krakowie. Powiem Wam jeszcze przy okazji, że moja mama jest osobą skromną. Ona nie lubi tak opowiadać o swoich jakichś tam triumfach, sukcesach. Oczywiście czasem opowiada w wywiadach, ale moja mama nazywa się Bożena Adamek. Jest aktorką filmową, teatralną. Niegdyś, kilkadziesiąt lat temu, bardzo dużo grywała w filmach i grała naprawdę w wielu znanych filmach, wielu znanych reżyserów i w wielu spektaklach telewizyjnych, między innymi w Romeo i Julii, którą na pewno możecie gdzieś dorwać na internecie, w Królowej Bonie grała Elżbietę Habsburg, tą spadaczką. Grała w takim serialu Znak Orła, w Dwóch Księżycach, w wielu filmach, które Wszyscy jesteśmy Chrystusami, w wielu filmach, które zapewne znacie, oglądaliście, tylko nawet pewnie nie wiedzieliście, że to właśnie jest moja mama. Także zapraszam serdecznie, zobaczycie, co ona ma w swojej szafie, skąd te rzeczy pochodzą, ile rzeczy jest z second handów właśnie. No i mam kilka rzeczy też dla niej, zrobimy kilka stylówek razem, także mam nadzieję, że będzie fajnie i że Was to zainteresuje. Moja okolica, tu już jest główna droga, wyjeżdżam, pa! Witajcie kochani i jesteśmy teraz w pokoju mojej mamy. Zobaczcie, jak romantycznie. Przedwojenna lalka. Dzień dobry, Pani Bożeno. Dzień dobry, witam serdecznie w moim malutkim pokoiku. Mam najmniejszy pokoik w całym domu, ale tutaj mam w tym pokoju jedną szafę, ale u męża w pokoju mam drugą swoją szafę. Więc to nie jest aż tak, że tak powiem, z moją garderobą nie jest aż tak źle. No jeżeli chodzi o lalkę, to jest lalka wojenna. Moja teściowa otrzymała go, tą lalkę, podczas wojny od brata, który był na robotach w Niemczech. I ona jeszcze wtedy miała chyba 12 lat, jak dostała tą lalkę. I ta lalka, no, już przebrana przeze mnie. Ale buciki ma autentyczne, takie skórzane, jakie były wtedy. No po prostu teraz jest w moim pokoju. Bardzo się moim wnukom podoba i chcą koniecznie się nią bawić, a ja się boję, że jej mogą zrobić krzywdę, no bo to jest antyk. Jeżeli chodzi o mój pokoik, no to tutaj mam swój azyl, tutaj się uczę, czytam. Ostatnio mój mąż wstawił mi telewizor, ponieważ mamy zupełnie inne potrzeby, jeżeli chodzi o telewizję. Ja oglądam dużo programów o urządzaniu wnętrz, o budowach. Bardzo lubię właśnie takie programy jak Nasz Nowy Dom. A mój mąż ogląda kryminały, których ja nie oglądam wieczorem, bo nie mogę spać. No i cóż, no, jeżeli chodzi o moją garderobę, no ja nie jestem taką koneserką ubierania się jak moja córka, która rzeczywiście ubiera się bardzo różnie i bardzo lubi ciuchy. Ja też lubię, ale na co dzień chodzę dosyć skromnie ubrana, raczej na sportowo. No i na przykład to jest taki mój domowy strój,
który jest po prostu na tą porę roku wygodny i mogę go po prostu nosić w tej wersji, ale też na przykład mam taki golfik, który pasuje mi tutaj do tego niebieskiego. Jak jest zimno, to wkładam właśnie ten golf. No, tutaj. I na przykład takie też niebieskie, mocne rajtki. I wtedy w takim stroju już na przykład mogę pójść do kawiarni i uważam, że to po prostu już wtedy jest takie kolorystycznie dużo ciekawsze. No, a jeżeli chodzi o inne rzeczy, o, ostatnio sobie zakupiłam w moim zakwikonie taki płaszczyk, bardzo śmieszny. No, teraz takie narzutki są modne. Taki płaszczyk właśnie, o, pokażę. Płaszczo-sweter. Z wielkimi guzikami, ogromny taki guzik ma tutaj. No i po prostu jest... No to trzeba dodać, że to jest second handu, czy tak, czy no? Tak, tak. Aha, no właśnie, bo nasza rodzina ma tradycje ekologiczne. Ubieramy się w second handach. No więc... Bardzo wygodna rzecz, tak do ogrodu, jak wychodzę na przykład, czy do sklepu na osiedlu. No więc taki po prostu sweter długi sobie zakupiłam za chyba 2 złote. Dlatego, że wtedy, kiedy są wyprzedaże, no to wtedy kosztuje to grosze. Oczywiście nie zawsze kupuję takie tanie rzeczy. Zdarza mi się na przykład u nas na pętli jest, no nie ciuchowiec, tylko komis. I tam bywają rzeczy bardzo eleganckie i te nie tak drogie jak w sklepach, ale od czasu do czasu zaszaleję. I ostatnio na przykład kupiłam sobie taką torebkę. Możesz zostać bliżej, bo jest dobre oświetlenie. Tak, kupiłam sobie taką torebkę. O, no bardzo, bardzo ładna torebka. Jest jakiej marki? Bardzo elegancka, no to już niestety... Ja nie przywiązuję aż takie no, ale tak, do marki. Proszę sobie przeczytać. O, na zbliżeniu. Tommy Hilfiger, o, czyli jesteśmy bardzo dobra firma i to jest oryginał, moi drodzy, tak. Z kurką, piękna torebka. No i to jest wspaniała torebka i właśnie tam w tym sklepiku niewielkim, w tym komisie można kupić sobie rzeczy ekstra, naprawdę wspaniałe. Kilka rzeczy takich właśnie tam sobie, tam się w kilka takich rzeczy zaopatrzyłam. Stop. Kochani, no i zobaczcie, tu jest druga strona pokoju. Takie bardzo romantyczny wystrój. I szafa, to jest ta szafa. Tak, i teraz tutaj szafa, są jakieś już... Dwa razy większa szafa jest w pokoju mojego męża, z której ja korzystam. On ma garderobę, powinno być odwrotnie, no ale... Niech mu będzie. Tam w tej garderobie zresztą trzymamy walizki i trochę jego pism, ma tam różne pisma angielskie, więc ma tam też za walizką, więc może lepiej, że ja mam szafę. Chciałam pokazać właśnie taką sukieneczkę, którą kupiłam sobie właśnie w zwykłym ciuchowcu, właśnie w Zaklikowie. Ja się tam zaopatruję. Bardzo dużo tam fajnych rzeczy kupiłam i tam można właśnie kupić za grosze. Tą sukienkę kupiłam z bliska, za 15, możesz trochę, będzie lepiej widać. Tą sukienkę kupiłam za 15 zł. No i oczywiście ona jest dla mnie właściwie taka przed kolanko, no ale do czarnego żakietu i do wysokich na przykład szpilek wygląda ekstra. Bardzo fajna. Teraz tak. Mam nadzieję, że potem Kinga pokaże to na przewidkach. Mam wspaniały kostium, który dostałam w Anglii od wujka Zbyszka, który miał, produkował po prostu kostiumy, miał fabrykę kostiumów, później pod koniec produkował mundury dla policji, nawet szył na zamówienie Polski, ale te kostiumy to dostałam jeszcze. Tutaj mam ich kilka, dostałam od wujka jeszcze w 80-tych latach. To są oryginały. 85-86 rok, tak. Wszystko widzę, ja, ale przepięknie uszyte z wełny. Mam nadzieję z wełny, tak mam zaraz nadzieję, zrobimy przebiteczki, tak, że będzie widać. Na przebitkach, bo to jest bardzo piękny kostium. Można bliżej pokazać też. No,
on jest po prostu bardzo taki skromny, z guziczkami pod szyję. Noszę go w różnych wersjach, albo zupełnie tak sauté, albo nawet i z koralami, to wygląda bardzo dobrze, z jakimś No i właśnie zobaczcie sobie w przebitkach, jak ładnie tutaj się to prezentuje. Kostium, którym grałam chyba w takim serialu Pensjonat podróżą. Tam grałam bizneswoman i ten kostium, no myślę, że do takiej postaci, jaką wtedy grałam, bardzo pasuje. No niestety ten kostium, chyba prywatnie, ani razu go nie włożyłam. No to już tak jest taki ciuch, który po prostu wymaga... No ma taki aksamitny kołnierzyk, prawda? Tak, taką stójkę bardziej. No jest rzeczywiście elegancki, ale można by w sumie włożyć osobno te dwie części. Nosić osobno na przykład żakiet. Można żakiet do czarnej spódnicy, ale ponieważ on jest taki prosty jak mundur, to on jest niewygodny w sumie tak na życie. Ale jak wtedy w tym pensjonacie podróżą grałam tą postać, no to rzeczywiście grałam panią, która no, była bardzo elegancka. No właśnie, zobaczcie w przebitkach. I ten taki angielski sznyt bardzo do tego pasował. Super. No zobaczymy to na przebitkach. Tutaj mam sukienkę. Ach, chyba jest na lewą stronę obrócona, ale to opowiem historię, ponieważ po śmierci mojej mamy, moja siostra, która mieszka w Hiszpanii, zaprosiła mnie, no tak chciała mi troszkę wynagrodzić to, że się opiekowałam chorą mamą, zaprosiła mnie na statek wycieczkowy, no i właśnie przywiozła mi wtedy, bo ponieważ tam się odbywają bardzo eleganckie kolacje na tym statku, przywiozła mi taką piękną sukienkę z aksamitu. Ja mam nadzieję, że też Kinga pokaże to w przebitce. No jest po prostu, ponieważ to jest elastyczny welur, no ona bardzo dobrze przylega. I ta suknia to jest suknia mojej siostrzenicy, która po prostu z niej wyrosła. Czyli z drugiej ręki, tak, brawo! Tak, z drugiej ręki. Ale bardzo elegancka. No, bardzo. I bardzo tą suknię lubię. To jest taka suknia, w której czasami jestem na premierach mojego męża w operze, no, w Teatrze Słowackiego. Raczej na premiery ubieramy się bardziej na luzie, no, ale do opery to już można taką suknię włożyć. Właśnie, super. Teraz jeszcze jedna z ciuchowca, który był na pętli i już został zlikwidowany. Wielka szkoda. A to, tak przy okazji, to jest pętla w Borku Fałęckim w Krakowie. Pętla w Borku Fałęckim w Krakowie. Tam już tego ciuchowca nie ma. I tą suknię, ona na mnie czekała. Panie, po prostu, jak mnie zobaczyły, że przyszłam, od razu powiedziałam, że to na mnie czeka. No i tu jest wspaniała, ona jest bardzo szeroka dołem. Ma ciekawy krój, dosyć ciężka jest, bo jest, ma bardzo dużo koralików. No i ja przymierzyłam jej idealna, ona mnie bardzo pasowała idealnie. Noszę ją z szalem i mam również takie małe czarne bolerko. No i kilka razy w tej sukni, no jakieś różne okazje, uroczystości. Jak to się mówi, obskoczyłam. Bardzo elegancka. Bardzo i piękna. Bardzo fajna i pięknie leży, jest, no, wygląda się w niej po prostu rewelacyjnie. No, a to było kupione wtedy, no już to wiele lat mam tą sukienkę, bo co najmniej 15. Mhm. No, 15, może 12. No w każdym razie to taki jest, można powiedzieć, jeden z moich skarbów. Super. A ja ją pokazywałam już kiedyś chyba w pierwszych vlogach, tych na początku, ale nie na sylwetce, tylko tak wiszącej na tej szafie właśnie, wiszącą na tej szafie. No i jeżeli chodzi o mój ostatni zakup, to właśnie w Zaklikowie wypatrzyłam sobie taką z wełny sukieneczkę z różowym takim wykończeniem na golfiku. I oczywiście tą sukienkę kupiłam chyba za 7 albo 8 zł. W każdym razie na pewno było mniej niż 10. Jest z wełny czystej. Noszę ją z czarnym paseczkiem, ale ponieważ chciałam mieć do tej sukienki coś, no to kupiłam sobie bardzo drogą za 60 zł torebkę w
komisie na pętli, bo uważam, że no, jeżeli już mam coś takiego w takiej kolorystyce, no to super to torebka. Ale ładna torebka bardzo. Ta torebka po ładny prostu, kształt. Tak. Ładny kształt, ma kolor, pasuje. No i po prostu uważam, że teraz to po prostu jest jakaś całość z tą torebką. Nie mam bucików różowych. No i nie będę sobie kupować czarnych, będę do tego. No mam jeszcze, może podasz mi Kinga korale. Tak. Piszą. Okej. Właśnie. Więc takie różne, różne zestawienia można robić. Na przykład mam wspaniałe takie różowe korale. O, do tego. Perły różowe. Perły różowe. I do tego... jeżeli będzie jakieś wyjście, nie wiem, do kawiarni, na spotkanie z przyjaciółkami, to mnie się wydaje, że wtedy mogę sobie dorzucić na taki element i że to będzie po prostu... Nawet do teatru. Tak, nawet do teatru. Więc taki drobiazg i on już, że tak powiem, robi z tej sukienki, która jest bardzo skromna. Ja właśnie lubię, nie lubię tak zwanych tyfusików, czyli jakichś zbyt wielu ozdób. No ale po prostu takie, nie wiem, skromna, ładna biżuteria. Czyli elegancja taka. To zawsze mi odpowiada. Super. Kochani, jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, którą przywiozłam mamie. Właściwie dwie rzeczy, bo moja mama lubi dżinsy nosić. Tak. Wbrew pozorom tego, wbrew temu, co tu widzieliście, to dużo dżinsów nosi, niebieskich. Dużo, bo... I właśnie jedna z koszul, którą widzieliście już w vlogach, będzie tak. Też teraz to będzie w moja, tak, mamy. To świetna... Świetny prezent, bardzo Ci, Kingusiu, dziękuję. Ja jestem ogrodniczką, bardzo często pracuję w ogrodzie, więc najwygodniej jest w spodniach. No i to też jest super na zakupy, jak mi się wydaje, że po prostu taki, poza tym ona ma piękne kolory. Bardzo ładne. Ta kratka ma piękne kolory. No i jeszcze jest taka jedwabna, widzieliście ją też już w holu, z tymi od Marka Kejna, z tymi takimi różowymi, z róż. Z róż, takie guziczki róż. Myślę, że coś na lato takiego fajnego, przejrzystego trochę, ale, no ale myślę, rękawek ma dłuższy i wygląda fajnie. Myślę, że mi się bardzo przyda latem, no ale teraz długa, długa zima nas czeka. Jeszcze nie wiadomo, co będzie tej zimy. Właśnie. Także... To kochani, bardzo dziękujemy. Jeszcze zobaczcie wszystkie przebitki i jeszcze pokażę Wam jedną stylówkę, której się ja Wam pokażę, z rzeczami z szafy mojej mamy i tam będą super dwie rzeczy, których jestem zakochana, więc mam nadzieję, że się Wam też spodoba. No tymczasem dziękujemy bardzo. Ja na palce się wspinam. Dziękuję za vloga. Dziękujemy za uwagę i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę i subskrypcję oraz wcisnąć dzwoneczek. Cześć, do zobaczenia, cześć, pa. Jeszcze pozdrawiam Wolkan na koniec.